Na taką okazję Eider Classicer kupiłem już popcorn, kupiłem już kolę. Nie ma co się doczekać na to, aż Bayern po raz kolejny spuści im piłkarski. No co to za tempo jest, jak to nawet polskie koleje byłyby szybsze od was. Nie mówiąc już o tym, o autobusach, co się, kurde, czasami potrafił spóźnić albo za wcześnie przyjechać. I co tam co się dzieje, jak tam u ciebie, bo u mnie dobrze, Der Klassiker wygrany, a co ty? W końcu raz przegrały twój Bayern? A niby oni mieli wygrać ten mecz, jak każdy. I mówisz niby, że w typu Under Classicer zawsze wygrywacie. Panie kanał bez fajnej nazwy, a panu ktoś kiedyś zasadził. Dobra. I tak mi się nie przełożysz, bo jesteś za słaby. Ale żeby zaraz mój 30-letni młotek ci tego nie zrobił. Dobra, już idę, ale i tak my wygraliśmy to Under Classicer. Wyjechanie na tą bezludną wyspę faktycznie to był dobry pomysł. Z dala od problemów Bayernu, z dala od porażek, z dala od kompromitacji, z dala od klątwy Kane'a. Żyć nie umierać. O hejterze mi mówili, że nic w życiu nie osiągnę. A kto teraz leży na bezludnej wyspie? No kto? Sima moksi du pana waprawdzik na bezludna. Wyspał bo wyszysi kibis. Bayernu emi persis laduje. Gim prisonoshla klat, I mam jup tego dok I mam. Zadim pitnichi mogul bim zipanim zamishkak. When I